Bożena Ptak, poetka o wileńsko-pomorskich korzeniach, autorka satyrycznych tekstów kabaretowych, tekstów piosenek, scenariuszy teatralnych, felietonów dotyczących edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przez wiele lat była wiceprezesem i prezesem gdańskiego oddziału. Debiutowała w 1979 roku tomem wierszy Zabawa woskiem. Autorka 8 tomików poetyckich, polskiego libretta do opery Giovanniego Battisty Pergolesiego La Serva Padrone, czyli Vademecum młodej sekretarki, i tekstów do śpiewnika kaszubskiego Katarzyny Gertner. Piosenki z jej tekstami śpiewali Edyta Geppert i Jacek Wójcicki. Już niebawem, 5 listopada w Wilnie, odbędzie się premiera widowiska taneczno-muzycznego Tylko Miłość z librettem Bożeny Ptak. Laureatka licznych nagród literackich, wyróżniona medalem 25-lecia Solidarności oraz zasłużony kulturze Gloria Artis. Jak wygląda nasze życie, gdy oglądamy je we wstecznym lusterku? O tym właśnie opowiada tomik Lęki nieoswojone. Przed naszymi oczami przesuwają się obrazy, zwykle ciemne i gorzkie, ale także jasne momenty. Bliskość z kimś, kogo kochamy, nagłe wzmożenie życia. Suma wszystkich tych zdarzeń, nasza egzystencja jest głównie mozołem. Tyle wysiłku, by w końcu przebiec. Pisze poetka w ostatnich słowach ostatniego wiersza. I choć tomik zaczyna się od niewiary w potrzebę istnienia poezji, od kpiny z poetów, także z siebie, każdy następny wiersz dowodzi, jak ważne jest dla odbiorców przesłanie poezji, skondensowanego wizerunku świata, człowieka i jego.